Witamy ponownie, przyjaciele, w spektakularnym studium biblijnym Odysei Proroctw. Możesz poznać przyszłość. Dzisiejszy wieczór będzie kolejnym przykładem fantastycznego studium proroctw biblijnych, jedno z moich ulubionych. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że znów możemy być z wami w Nowym Jorku. Jestem bardzo zachęcony oddaniem tych, którzy przychodzą tu każdego wieczoru i ponownie chcemy powitać tych, którzy oglądają online. Wiemy, że są teraz grupy na całym świecie, które słuchają tego w jednym z 14 lub 15 różnych języków, w kościołach, w domach, w całym kraju. Jesteśmy podekscytowani napływającymi świadectwami. A dzisiejsze studium, a przy okazji chcę ci przypomnieć, że będziesz miał jego kopię. Dotyczy najdłuższego proroctwa. Można ją pobrać ze strony internetowej Prophecy Odyssey. Mamy nadzieję, że skorzystasz z całej 15-częściowej serii. Jest też jedna dodatkowa prezentacja, w której dzielę się swoim świadectwem, ale te studia naprawdę pomogą ci zrozumieć fundamentalne nauki Daniela i objawienia. Cóż, zaczniemy dziś od niesamowitego faktu. Lubię niesamowite fakty, a oto niesamowity fakt z, można by powiedzieć, że z historii i nauki. Most Hong Kong-Zhuhai jest najdłuższą przeprawą morską na świecie. Konstrukcja składa się z serii 3 mostów wantowych i podmorskiego tunelu oraz 4 sztucznych wysp łączących Hong Kong z Chinami kontynentalnymi. Ta ogromna konstrukcja rozciąga się na ponad 34 mile. Jeden most ma 34 mile średnicy. Przecina on deltę rzeki Perłowej. Most obsługuje 11 miast wokół Zatoki, w których mieszka łącznie 68 milionów ludzi. Byłem tam z przyjaciółmi i powiem tylko, że w Chinach jest mnóstwo ludzi. Ponieważ jest to tak ruchliwy obszar żeglugowy, część tego kolosalnego mostu zanurza się pod wodą, umożliwiając przepływanie barek, a 4-milowy odcinek przebiega nad wodą, umożliwiając statkom przepływanie pod nim. Konstrukcja wymagała około 1 000 000 yardów sześciennych cementu, aby wytrzymać trzęsienia ziemi i sezonowe tajfuny. Most HZM został zaprojektowany na 120 lat i kosztował szacunkowo 18 miliardów dolarów. Projekt Mammoth rozpoczął się w 2009 roku. Jego ukończenie zajęło prawie dekadę, a z powodu opóźnień i obaw o bezpieczeństwo podczas budowy zginęło 19 ludzi, co, nawiasem mówiąc, jest liczbą 2 razy większą niż liczba osób, które zginęły przy budowie mostu Golden Gate. Najdłuższy most na świecie. Prowy. W rzeczywistości najdłuższym mostem na świecie jest krzyż, który łączy ziemię z niebem. Biblia mówi nam, że Jakub miał sen o drabinie, która sięgała od ziemi do nieba, a aniołowie Boży wchodzili i schodzili po tej drabinie, a Jezus powiedział, że ta drabina reprezentuje Jego życie. Chrystus jest pośrednikiem. On jest ruchomymi schodami, które umożliwiają nam dotarcie do Królestwa przez krzyż. W naszym dzisiejszym studium zajmiemy się najdłuższym proroctwem biblijnym. Niektórzy uważają, że najdłuższym proroctwem biblijnym byłoby to, w którym zaczynasz od stworzenia Adama i masz te 3 eposy dotyczące 2000 lat. Od Adama do Abrahama 2000 lat, od Abrahama do Jezusa 2000 lat, od dnia Jezusa do naszych czasów, niż 1000 lat, w których żyjemy i królujemy z Chrystusem. 7000 lat dzień z Panem jest jak 1000 lat. To tak naprawdę nie jest proroctwo. To rodzaj teorii. Będziemy mówić o najdłuższym proroctwie dotyczącym oczyszczenia sanktuarium i będziemy mówić o proroctwie Starego Testamentu, które przepowiedziało zarówno narodziny, jak i chrzest Jezusa. Czy wiedziałeś o tym? Spojrzenie na Księgę Daniela dotyczącą sanktuarium, sanktuarium na ziemi i sanktuarium w niebie. Zapnij pasy. Mamy wiele do przestudiowania. Bóg daje nam te proroctwa, abyśmy byli przygotowani. I drugi powód, dla którego daje nam proroctwa. Pamiętaj, Jezus powiedział, że kiedy to się stanie, wtedy poznacie, że ja nim jestem. Ja, kiedy przepowiada rzeczy i one się spełniają. Mówimy, że mogę wierzyć Jego Słowu, a wtedy mogę wierzyć, że może mnie zbawić i przebaczyć moje grzechy i że On powróci. Tak więc proroctwa naprawdę zwiększają naszą wiarę. Amen. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Pytanie numer 1. Przejdziemy od razu do naszego dzisiejszego studium, ponieważ mamy wiele do omówienia. Będę mówił szybko. Staraj się nie mówić zbyt szybko, aby tłumaczenie AI nadążyło, ale musisz słuchać szybko. Prorok Daniel miał niesamowitą wizję, którą można znaleźć w rozdziale 8 i 9, w której zobaczył barana z 2 rogami. Co reprezentuje ten baran? Pozwól, że przeczytam Ci fragment z Księgi Daniela. Zacznę od 1 wersetu rozdziału 8. W 3 roku panowania króla Belszazara ukazało mi się widzenie Daniela po tej, która ukazała mi się za pierwszym razem, gdy zobaczyłem w wizji. I tak się stało, gdy patrzyłem, że byłem w Shushan, cytadeli, która znajduje się w prowincji Elam, i zobaczyłem w wizji i byłem nad rzeką Eli i podniosłem oczy i zobaczyłem tam stojącego obok rzeki barana, który miał 2 rogi, a 2 rogi były wysokie, ale jeden był wyższy od drugiego i wyszedł ostatni. W porządku, więc możemy mieć wizytę barana i kozła w naszym dzisiejszym studium. Posłuchaj, co się stanie. Przy okazji, w 7 rozdziale Księgi Daniela 4 królestwa są opisane przez 4 nieczyste zwierzęta. Lwa, lamparta, niedźwiedzia i inne nieokreślone mięsożerne zwierzę. Kiedy dochodzimy do 8 rozdziału Księgi Daniela, pojawiają się czyste zwierzęta. Pasterze zajmujący się owcami, kozami i baranami. To mówi nam, kogo reprezentuje ta koza. Myślę, że mogę teraz przejść do odpowiedzi na slajdach i pomoże nam to zrobić lepszy postęp. Jaka jest odpowiedź na to pierwsze pytanie? Baran, którego widziałeś z 2 rogami, kim są królowie? Media i Persja mówią, że jeden pojawił się pierwszy, ale drugi był większy. Królestwo Mediów zaczęło się jako pierwsze. Czytasz Daniela 6 w roku króla Dariusza Meda. Ale później masz Cyrus'a Persa i Imperium Medyjskie w pewnym sensie upadło, a Imperium Perskie stało się znacznie większe. Pytanie numer 2. Następnie Daniel widzi kozła z wielkim rogiem między oczami. I co to oznacza? Kim jest kozioł, którego widzimy w tej wizji kozła i barana? Odpowiedź jest podana w 8 rozdziale Daniela, wersety 21 i 22. Męski kozioł jest królestwem kogo? Grecji, a duży róg między jego oczami jest pierwszym królem. To pierwszy król, a gdy został złamany, 4 stanęło na jego miejscu. Ten pierwszy król, który powstaje, to silny Aleksander Wielki. Kiedy umiera, umiera młodo, kiedy jest silny w środku swojej mocy. Umiera, może podbić świat, ale nie mógł podbić siebie i po pijackiej uczcie zapadł na gorączkę. Nie wiadomo, czy to było zatrucie, czy malaria, ale zmarł bez żadnego naprawdę silnego powietrza, a jego królestwo zostało następnie podzielone między jego generałów. 4 królestwa powstaną z tego narodu, ale nie z jego mocą. Nie miały tej samej scentralizowanej władzy, którą nosił Aleksander. Aleksander był, nazywają go wielkim nie bez powodu. Przemaszerował swoją armię 11 000 mil w ciągu około 10 lat. Podbił Persów. Słyszałeś o bitwie 300 Spartan, która była przed Aleksandrem, ale Grecy byli wojowniczym narodem, a ojciec Aleksandra, Filip Macedoński, kazał Aleksandrowi uczyć się od Arystotelesa i niektórych wielkich filozofów i był bardzo dobrze wykształconym taktykiem wojskowym. A jego królestwo rozprzestrzeniło się i spójrz na zasięg i mapę greckiego imperium, które rozprzestrzenił Aleksander. Ale potem umarł, a gdy umierał, ktoś zapytał go, kto będzie panował na twoim miejscu, a on odpowiedział, najsilniejszy. I tak to zwykle działa, a jego 4 generałowie zaczęli rzeźbić jego imperium między sobą i masz teraz tę kozę, która ma 4 rogi. To jest prawdziwy obraz. To nie są efekty specjalne. Co jakiś czas znajdziesz kozę, która wytworzy 4 rogi. Myślę, że to owca, baran. Tak więc 4 rogi reprezentują 4 generałów, którzy przejęli władzę nad częściami imperium po śmierci Aleksandra i można zobaczyć ich podziały. Tutaj był jeden, który był daleko na wschodzie i jeden, który był na południu. Ptolemeusze, masz Seleucjusza na wschodzie, masz Antiochusa, który był w środku, a na północy masz Kasjandra i Lizymacha, więc masz ten rozpad jego królestwa między tymi czterema generałami. Teraz wymieniłem Antiochusa, który był do później, to naprawdę Lizymach, który był tam numerem 3. Mały róg wyrasta z jednego z 4. Co to reprezentuje teraz? Czy zauważyłeś do tej pory, że anioł mówi Danielowi dokładnie, kim są ci królowie? Anioł mówi Persja, Grecja. Ale teraz anioł nie daje nam dokładnej odpowiedzi, więc musimy przejść do Biblii, ponieważ do czasu, gdy anioł daje tę wizję Danielowi, nikt nie śniłby, że Romulus i Remus w tej wiosce w Rzymie staną się światowym imperium. Więc nawet nie nadaje mu nazwy, ponieważ nie mieli wtedy nazwy. Mały róg wyrasta z jednego z 4. Jaką moc to reprezentuje z północno-zachodniego królestwa. I mówi nam, że z tego greckiego imperium wyrasta mały róg, który go wyprzedza i zamienia się w co? Królestwo Rzymu, Klaudiusza Cezara, a teraz daję wam Pismo Święte. Klaudiusz Cezar nakazał wszystkim Żydom opuścić Rzym. Bez wątpienia Rzym był pod kontrolą w tym czasie. A ponieważ Żydzi buntowali się, a chrześcijanie byli związani z Żydami, obaj byli prześladowani. Można przeczytać w 2 rozdziale Ewangelii Łukasza, kto kazał wszystkim Żydom przyjść i zostać opodatkowanym w ich rodzinnej wiosce. August Cezar rządził Rzymem. Byli niekwestionowanymi władcami w czasach Augusta Cezara. Mieli coś, co nazywało się Pax Romana, co oznacza, że pokój rzymski trwał około 40 lat i pomimo problemów Augusta Cezara był on władcą Rzymu. August Cezar naprawdę utrzymywał pokój, wierzył w posiadanie silnej rodziny, był silnym przywódcą. Rzym zaczął się rozpadać, gdy w pewnym sensie popadli w sekretarzy, którzy zarządzali wszystkim, a rzymscy cesarze po prostu chodzili na orgie i żyli dla hedonistycznej przyjemności i wtedy Rzym zaczął się rozpadać. Można przeczytać, gdzie Piłat, który został wyznaczony przez Rzym, zapytał, czy mam ukrzyżować waszego króla, a oni odpowiedzieli, że nie mamy króla prócz Cezara. Pamiętaj o tym. Tak więc mały róg, który pochodzi z jednego z podziałów Imperium Rzymskiego, mówi o Włoszech i Rzymie. I jest to Imperium Rzymskie i tak naprawdę mówi o 2 jego aspektach. Podczas pogańskiego Rzymu prześladowali Żydów. Wiemy oczywiście, że zniszczyli Jerozolimę, zniszczyli świątynię, stracili Jezusa pod namową niektórych przywódców religijnych, ale potem, gdy chrześcijaństwo wyrosło z Rzymu, wiesz, że w ciągu 100 lat od śmierci Chrystusa było teraz więcej chrześcijan. Więcej chrześcijan pogańskich i żydowskich eksplodowało wokół Imperium Rzymskiego, a następnie byli prześladowani przez Rzym, więc Rzym jest tą drugą potęgą, o której czytasz w 8 rozdziale Księgi Daniela. Pamiętaj, że studiujemy teraz 8 rozdział Księgi Daniela. Za chwilę przejdziemy do Daniela 9. Danielowi powiedziano, że ten mały róg zbezcześci sanktuarium. Jak długo potrwa, zanim zostanie oczyszczony, a teraz nadchodzi proroctwo czasu. To będzie bardzo ekscytujące, więc musisz uważnie słuchać. Anioł powiedział Danielowi, jak długo? Przez 2300 dni, po czym sanktuarium zostanie oczyszczone. Co to oznacza? A niektóre wersje biblijne mogą mówić o 2300 wieczorach i porankach. Oba tłumaczenia działają. Pozwól mi wyjaśnić, o czym to mówi. Raz w roku, jak często? Raz w roku arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego, co nazywamy Jom Kippur lub Dniem Pojednania. I miałby oczyścić sanktuarium, które przychodziło raz w roku, więc jeśli powiesz 2300 dni przebłagania, ile to lat? Zdarza się raz w roku. To 2300 lat. Jeśli po prostu powiesz 2300 dni, jeśli dzień jest rokiem w proroctwie, to jest to 2300 lat, więc bez względu na to, jak to pokroisz, mamy do czynienia z 2300 lat w tym proroctwie, niezależnie od tego, czy mówisz, że są dni pojednania, które przychodzą raz w roku, czy są to po prostu prorocze dni, a dzień jest rokiem w proroctwie, dobrze? Mówi, co się stanie, sanktuarium zostanie oczyszczone, czy to mówi o kapłanie oczyszczającym żydowskie sanktuarium? Nie może być tak, że zostało zniszczone. Pamiętasz, kiedy Jezus rozpoczął swoją posługę, powiedział Żydom, Zabierzcie te owce, kozy, gołębie i wszystkie zwierzęta, które sprzedajecie. Zamieniliście to w bazar. Dom mojego ojca ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów. Uczyniliście z niego jaskinię złodziei. Powiedział dom mojego ojca, a Jezus codziennie nauczał w świątyni. Biblia mówi, że pamiętasz. Pod koniec swojej posługi, kiedy przywódcy religijni odrzucili jego nauczanie, wyszedł. Wiesz, co powiedział? Dom wasz został wam opuszczony. I powiedział uczniom, nie czcijcie świątyni, wkrótce nie pozostanie tu kamień na kamieniu. Chrystus powiedział, zburzcie tę świątynię, która jest uczyniona rękami i za 3 dni ją wzniosę. A oni powiedzieli, że przebudowa świątyni zajęła 46 lat, jak zamierzasz ją wznieść w 3 dni. Ale Biblia mówi, że mówił o swoim ciele. Podczas zmartwychwstania, kiedy Chrystus zmartwychwstał po cierpieniu za nasze grzechy, narodził się Kościół. A wy jesteście świątynią Boga, ponieważ Paweł mówi, że oczyszczenie świątyni nie dotyczy tylko ludzi, ale Bóg ma świątynię w niebie. Mojżesz zbudował sanktuarium w oparciu o wzór niebiańskiego sanktuarium Amen, gdzie wstawia się Chrystus, który jest teraz naszym najwyższym kapłanem. Biblia mówi, że jest tam po prawicy Ojca, błagając, nigdy nie żyje, aby wstawiać się za nami mamy wiernego arcykapłana według porządku Melchizedeka. Jezus jest naszym arcykapłanem w prawdziwym niebiańskim sanktuarium, ale ma sanktuarium na ziemi. Jak sanktuarium w niebie może potrzebować oczyszczenia? Cóż, za każdym razem, gdy grzeszysz, kto bierze na siebie twój grzech? Ilu wierzy, że nasze grzechy są zmywane przez krew Jezusa? O co Jezus błaga teraz Ojca? Jego krew. Czy nasze grzechy zawsze będą we krwi Chrystusa w niebiańskim sanktuarium, czy też pewnego dnia zostaną oczyszczone? Czy Biblia nie mówi, że kiedy przyjdzie, przyjdzie bez grzechu ku zbawieniu? Co z sanktuarium na ziemi, czy zostało zbezczeszczone? Co to było, co zostało splugawione? Spójrz na Daniela 8, werset 12, jest teraz na ekranie, będzie tam jest. Z powodu przestępstwa armia została oddana rogowi. To jest ten mały róg, ta moc bestii, aby przeciwstawić się codziennym ofiarom, kiedy ludzie przychodzili po przebaczenie przez krew baranka. I co się stanie? Moc bestii powie, że nie masz przebaczenia przez krew baranka, masz przebaczenie przez kapłana. Wybacza ci władza kościoła, papieża lub coś innego. Ale Biblia mówi, że możesz iść bezpośrednio do Jezusa, nie musisz iść do księdza, aby otrzymać przebaczenie. Amen. Nie musisz modlić się do świętego, aby otrzymać przebaczenie. Możesz udać się bezpośrednio do Chrystusa przez Ducha Świętego. Amen. Prawda zostałaby rzucona na ziemię. A więc, czy zgodzisz się, że w ciemnych wiekach prawda została rzucona na ziemię? Prawda o tym, że zbawienie jest darem, została zepsuta. Idea, że możemy udać się bezpośrednio do Jezusa, została zepsuta. Pomysł, że musimy wyznać nasze grzechy księdzu, nie ma tego w Biblii, lub że dzieci powinny być chrzczone, bo inaczej będą się smażyć w piekle. Otchłani nie ma w Biblii, podobnie jak czyśćca. Pozwólcie, że coś wam przeczytam i naprawdę nie chcę nikogo urazić, ponieważ chcę jeszcze raz podkreślić, że w wielu kościołach są dobrzy ludzie. Amen. Kościoły prawosławne, kościoły katolickie są dobrymi chrześcijanami, ale podam przykład niektórych rzeczy, które się zmieniły, w których Kościół porzucił nauki biblijne i zastąpił je tradycją. Biblia naucza, że nie mamy kłaniać się posągom, nazywa się to drugim przykazaniem. Amen. I Kościół rzymskokatolicki powiedział, że powinniśmy kłaniać się posągom. Czy wiesz, że one po prostu tam są i jadą do Meksyku, jadą do Hiszpanii? Biblia uczy, że wszyscy zgrzeszyli z wyjątkiem Jezusa. Kościół rzymskokatolicki mówi, że Maria była bezgrzeszna. Biblia mówi, że Jezus jest naszym jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. 1 Timothy 2,5. Kościół katolicki mówi, że Maryja jest współpośredniczką z Chrystusem. Biblia, i gdzie to jest w Biblii? To, że Maryja jest naszym współpośrednikiem, to tradycja, którą zaczerpnęli z mitologii. Biblia naucza, że Chrystus złożył swoją ofiarę na krzyżu raz na zawsze. Kościół rzymski naucza, że za każdym razem, gdy kapłan odprawia mszę, ponownie składa ofiarę Jezusowi. Biblia uczy, że wszyscy chrześcijanie są świętymi i kapłanami. Jesteśmy królestwem, narodem kapłanów. Czyż nie czytaliśmy tego wczoraj wieczorem? Efezjan 1:1, 1 Piotra 2:9. Kościół rzymski mówi, że święci i kapłani są specjalną kastą w społeczności chrześcijańskiej i że papież ma moc ogłosić osobę świętą, że powinniśmy modlić się do papieża Franciszka. Naprawdę, papież Franciszek naprawdę trafił w dziesiątkę, ponieważ ogłosił dwóch papieży świętymi podczas jednego wydarzenia, że poprzez... Pomyśl o tym przez chwilę. Jeśli masz świętego, do którego możesz się modlić, a on może wstawiać się za Bogiem i może wybaczyć twoje grzechy, cokolwiek. I masz człowieka na ziemi, który ma wystarczającą moc, aby stworzyć świętego. Co jest potężniejsze? Święty, którego tworzy, czy ten, który tworzy świętego? To daje dużą moc człowiekowi, czy to ma sens? Przyjaciele, to wszystko są fakty, którymi dzielę się z wami w oparciu o Biblię. Biblia uczy, że nie powinniśmy nazywać żadnego przywódcy religijnego naszym ojcem. Tak powiedział Jezus. Nie nazywaj żadnego człowieka swoim ojcem. Możesz nazywać swojego tatę swoim ojcem. To znaczy nie nazywaj przywódcy religijnego swoim ojcem, jeśli masz jednego ojca. W. Niebie, ale oczywiście Kościół katolicki i niektóre inne kościoły tak nauczają. Biblia uczy, aby nie modlić się na próżno, powtarzając to, co powiedział Jezus, tak jak robią to poganie. A to oznacza, że kiedy idziesz do spowiedzi, a oni powtarzają tę modlitwę 20 razy Zdrowaś Mario lub Ojcze Nasz, to nazywa się to próżnym powtarzaniem. Bóg nie jest pod wrażeniem twojego. Intonowanie czegoś w kółko modlitwa ma być inteligentną rozmową twojego serca z umysłem Boga. To rodzaj zniewagi powtarzać to samo, jakby nie słyszał cię za pierwszym razem. On wie, czego potrzebujesz, zanim jeszcze o to poprosisz. On nie chce twoich próżnych powtórzeń. Biblia naucza, by wyznawać swoje grzechy Bogu, ponieważ tylko Bóg może je wybaczyć. Izajasz, Kościół rzymskokatolicki mówi, że musisz wyznać swoje grzechy księdzu, to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawda została rzucona na ziemię i mówi, że ta moc bestii będzie praktykować i prosperować, ale przepowiednia głosiła, że Bóg oczyści sanktuarium na ziemi, a w niebie będzie niebiański dzień pokuty. Zobaczmy, co wydarzyło się numer 5. Jak zareagował Daniel, gdy zobaczył, że moc małego rogu prześladuje lud Boży i zniekształca prawdę. Daniel był w tym czasie starym człowiekiem i gdy zobaczył ogromne prześladowania, nie tylko to, co Rzymianie zrobią Żydom, że jego naród zostanie zniszczony, a świątynia zostanie zniszczona, złamało mu serce, ale potem zobaczył duchowego Izraela Bożego. Palony na stosie, karmiony lwami, wypędzany na wzgórza i prześladowany. Czy Daniel troszczył się o swój lud? Najpiękniejszą modlitwą w Biblii jest modlitwa Daniela z 9 rozdziału Księgi Daniela, kiedy wstawia się za ludem. Jest tam napisane, że Daniel, to jest 8 werset 27 rozdziału, zemdlał i byłem chory i byłem zdumiony wizją. Ale nikt tego nie rozumiał, może powiedział swoim przyjaciołom Hen i ja jestem Michel, oni tego nie rozumieli. Wiedział, że w końcu Bóg przyjdzie i da mu odpowiedź. Ale anioł nie mógł dokończyć wyjaśniania wizji, ponieważ fizycznie nie mógł sobie z tym poradzić i zemdlał. A więc czy Bóg powie dobrze? Myślę, że nigdy tego nie zrozumiemy. Ale Bóg myśli, że wiele lat później Bóg powróci. Dla ciebie to lata później, to następny rozdział. Rozdział 9. Anioł powraca w wyniku tego, że Daniel czyta Biblię i modli się. Wiesz co? Daniel czyta proroctwo. Daniel czyta proroctwo Jeremiasza, które mówiło, że po 70 latach lud Boży wróci do domu, a on zapytał, Panie, minęło 70 lat, kiedy odpowiesz na tę modlitwę, jak długo wytrzymasz ze swoim ludem, jak długo jeszcze do przyjścia Mesjasza, to jest treść i myśl jego modlitwy. Gabriel przychodzi i mówi, Daniel, kiedy zacząłeś się modlić, opuściłem niebo. I oto jestem na końcu twojej modlitwy, anioły idą naprawdę szybko. Przebyły całą drogę z nieba na ziemię bez zatrzymania i otrzymania mandatu, ponieważ nie ma patrolu drogowego, który mógłby złapać anioła. A w następnym rozdziale anioł powraca, aby dokończyć proroctwo. Jak długi był dodatkowy okres czasu zawarty w wizji? Macie swoje Biblię? Idźcie do swoich Biblii, musimy to przeczytać. Daniel, rozdział 9. I nie możemy przeczytać całego rozdziału, nigdy nie przejdziemy przez to studium. Ale chcę, żebyście przeskoczyli do wersetu 25. I tu jest napisane. Zobaczmy, przejdźmy do wersetu 22. I anioł poinformował mnie i rozmawiał ze mną i powiedział, o Danielu, przyszedłem teraz, aby dać ci umiejętność i zrozumienie na początku twojego błagania, Rozkaz wyszedł i przyszedłem ci powiedzieć, bo jesteś bardzo umiłowany, więc rozważ sprawę i zrozum wizję. O, czekaj. Jaką wizję? Daniel 9 nie ma żadnej wizji. Mówi, że przychodzę, aby dać wam zrozumienie w ostatniej wizji. Rozdział 8 to jedyna inna wizja, jaka tam była. Ty ze mną. Mówi, że przyszedłem dać wam zrozumienie w wizji oznaczającej tę poprzednią wizję 70 tygodni. Jest wyznaczonych dla twojego ludu. Ile jest dni w tygodniu? 7. 70 razy 7 to ile? 490. A mówiąc, że daje waszemu ludowi kolejne 490 lat na dokończenie ich misji oraz przedstawienie i wprowadzenie Mesjasza na świat, Mesjasz przyjdzie przez naród żydowski, siedzibę Abrahama. Tak przy okazji Piotr przyszedł do Jezusa i powiedział, jak często mam przebaczać mojemu bratu 7 razy, a Jezus powiedział, że nie mówię ci 7 razy, ale 70 razy 7. Symbol miłosierdzia Bożego i samej liczby, którą Bóg dał Danielowi i o ile więcej miłosierdzia zamierzał dać narodowi żydowskiemu, aby dokończyć ich zadanie, 70 tygodni jest wyznaczonych dla twojego ludu i dla twojego świętego miasta, aby zakończyć kilka rzeczy, które wydarzą się w tym okresie czasu. Słuchaj, aby zakończyć przestępstwo, aby położyć kres grzechom poprzez ofiarę Chrystusa, aby dokonać pojednania za nieprawość. Czy możesz powiedzieć chwała Bogu, że możemy być zbawieni od naszego grzechu, aby przynieść wieczną sprawiedliwość? Przez Mesjasza, aby zapieczętować wizję, aby zakończyć tę wizję w proroctwie i namaścić Najświętszego Chrystusa. Słowo Mesjasz oznacza namaszczonego, aby namaścić namaszczonego Mesjasza. Teraz zaczyna to wyjaśniać. Wiedzcie zatem i zrozumcie, że od momentu wydania rozkazu odbudowy i budowy Jerozolimy, oto punkt wyjścia dla proroctwa, dla którego proroctwa, cóż, pierwsze proroctwo, które znajdziesz w 8 Danielu, i powiedział, że będzie 2300 dni, a sanktuarium zostanie oczyszczone. Powiedział, że przyszedłem, aby dać wam zrozumienie. Oto punkt wyjścia dla obu proroctw. Od wydania rozkazu odbudowy i budowy Jerozolimy do Mesjasza Księcia będzie 7 tygodni i 62 tygodnie. A i ulica zostanie ponownie zbudowana, a mur nawet w bezproblemowych czasach, jeśli przeczytasz księgę Ezdrasza i Nehemiasza, zobaczysz wszystkie kłopoty, jakie mieli przy odbudowie murów na ulicy i w mieście. Nawet w bezproblemowych czasach, a po 62 tygodniach Mesjasz zostanie odcięty, ale nie dla siebie. Dla kogo Mesjasz zostanie odcięty? Ze ciebie. Dla mnie umarł w połowie swego życia, w kwiecie wieku. I lud księcia, który nadejdzie. Teraz, kiedy mówi o ludziach księcia, który nadejdzie, mówi o księciu, który prowadzi wojnę z ludem Bożym, ludem księcia, który nadejdzie. Potęga rzymska zniszczy miasto i sanktuarium, a końcem tego będzie potop. Aż do końca wojny spustoszenia są zdeterminowane, to jest ohyda spustoszenia. Teraz wraca do tematu w wersecie Mesjasza. Następnie Mesjasz potwierdzi przymierze z wieloma przez 1 tydzień, ale w środku tygodnia położy kres ofiarom i ofiarom, a na skrzydle obrzydliwości będzie ten, który czyni spustoszenie, aż do ostatecznego spełnienia, które jest ustalone, zostanie wylane na spustoszone. Teraz powiedziałeś, pastorze Doug, że nie zrozumiałem wszystkiego, co wiem, że wrócimy teraz i przejrzymy to. I myślę, że teraz będzie to miało więcej sensu. Dobrze, że przeczytaliśmy ten fragment. Jak długo anioł powiedział Danielowi, że jest zdeterminowany lub odcięty dla ludu Bożego, narodu żydowskiego, aby wykonać swoją najważniejszą pracę? 70 tygodni. O ile dni w 70 tygodniach? 490 w proroctwie. Jak długo to trwa? 490 lat. 70 tygodni wyznaczonych dla twojego ludu. Anioł Gabriel wyjaśnił, że da narodowi wybranemu dodatkowe 400 lat, aby wrócili do ziemi, odbudowali miasto i mury w bezproblemowych czasach i to zajęło około 49 lat, dlatego jest napisane, że będzie kolejne 7 tygodni, kiedy to się wydarzy. I mieli przedstawić i ogłosić światu Mesjasza numer 7. Jaki jest punkt wyjścia zarówno dla proroctwa o 2300 dniach, jak i dla proroctwa o 70 tygodniach? Odpowiedział Daniel 9, werset 25. Nie, dlatego i zrozumcie, że od wyjścia rozkazu, aby przywrócić i zbudować Jerozolimę do Mesjasza Księcia, będzie 7 tygodni i 3 punkty w ciągu 2 tygodni. Dlaczego dzieli to w ten sposób? 7 tygodni na pierwszy okres budowania miasta w murze, kiedy wrócą z pozwoleniem i wsparciem króla perskiego. On faktycznie pomógł to dotować. A potem mówi, że do księcia Mesjasza będzie 7 tygodni i 62 tygodnie. Więc 7 tygodni plus 62 tygodnie to ile tygodni? 69 tygodni. Ale proroctwo mówi, że będzie 70 tygodni. Ile tygodni brakuje? 1,70 minus 1,69. Wszyscy księgowi tutaj mówią, okej, Doug, przyspiesz, mamy to dobrze. Chcę się tylko upewnić, że jestem powolnym uczniem. Zajęło mi trochę czasu, kiedy zrozumiałem tych przyjaciół. Dosłownie podskakiwałem, ponieważ powiedziałem, wow. Jezus przyszedł na czas za pierwszym razem, tak jak zostało to przepowiedziane. Więc kiedy to zostało zadekretowane, aby iść naprzód i zbudować Jerozolimę, jest w waszych Bibliach, chwalcie Boga, jest w 7. rozdziale Ezdrasza. Bóg faktycznie to tam umieścił, jest to również w historii. Papirusy słoniowe dają mocne wsparcie dla naszego wniosku. Dekret Artaxerxesa został wydany i wykonany w roku 457 Pene. To jest punkt wyjścia. Było kilka dekretów wydanych przez różnych królów, które pozwoliły im wrócić, które pozwoliły im odbudować mury, ale ostatecznym głównym dekretem był Artaxerxes 457 Pene. Teraz jak złamać kod? Jest tu kod czasu. Dowiedzieliśmy się, że w 8. rozdziale Księgi Daniela jest 2300 dni. Następnie jest kolejne 490 dni w rozdziale 9. Te proroctwa nakładają się na siebie, mają 1 punkt wyjścia, co oznacza dzień w proroctwie. Rock. I jak powiedziałem, w 8. rozdziale Księgi Daniela jest napisane o 2300 wieczorach i porankach, 2300 dniach przebłagania, a tak przy okazji dzień przebłagania jest tuż za rogiem. Teraz, jeśli o tym nie wiesz, to przychodzi raz w roku, to jest 2300 lat. Daję ci 3 wersety tutaj. Zrób zdjęcie ekranu i sprawdź je dla siebie. Jest to również w twojej lekcji dla tych, którzy oglądają online. Możesz je pobrać na prophecy.odyssey.com. Ezechiel 4, 6 numerów 14, 34 i Jezus w Łukaszu 13, 32 przyszli do Jezusa, powiedzieli, lepiej idź, ukryj się przed Herodem, zabił Jana Chrzciciela, przyjdzie po ciebie. Następny Jezus powiedział, idź, powiedz temu lisowi, uczę i leczę i wyrzucam diabły dzisiaj. Jutro i 3. dnia będę ukończony. Jezus powiedział to 6 miesięcy po rozpoczęciu swojej służby. Nie głosił jeszcze 3 dni, głosił jeszcze 3 lata. Chrystus wygłosił proroctwo, że używał dnia przez rok. Czy możesz powiedzieć amen? Więc jeśli podążasz za Jezusem, jesteś bezpieczny. Masz 2300 dni w porządku, więc pierwszą rzeczą, którą zauważysz, jest punkt wyjścia dla, spójrzmy na 490 lat proroctwa, ponieważ jest ono pierwsze. Jeśli przejdziesz 490 lat od 457 BC, dochodzi do 34 AD. I co się wtedy stało? Nie powiem ci jeszcze, zostań ze mną. Ponieważ zauważysz, że anioł następnie wyrzeźbił to 490-letnie proroctwo. Najpierw powiedział, że będzie 7 tygodni i to jest czas, w którym zbudowali mur na ulicy w bezproblemowych czasach. Potem będzie kolejne 62 tygodnie, 7 tygodni i 62 tygodnie to 69 tygodni. Namaszczenie Najświętszego? Co się stało w 27? Zob. 69 tygodni. Ma 483 lata. Widzisz to na ekranie? Czy wszyscy to widzicie? Ty ze mną? I 483 dni, dzień to rok, 457. Jeśli przejdziesz 483 lata, dojdziesz do 27 i co się stało w 27 i pytanie numer 8. Anioł powiedział, że licząc 69 tygodni od 457 BC dojdzie do Mesjasz, Książę. Czy tak się stało? Oznacza to, że Mesjasz, Książę rozpoczął swoją posługę jako Mesjasz, pomazaniec. Co się stało? Akty, rozdział 10, werset 37, to słowo, które wiesz, że po chrzcie, który głosił Jan, jak Bóg, co to za słowo, namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą. Kiedy wyszedł z wody, Duch Święty zstąpił jak gołębica i zaczął głosić i nauczać po powrocie z pustyni kuszenia. Amen. Kiedy to było? Jestem bardzo wdzięczny doktorowi Łukaszowi, który napisał Księgę Łukasza, który był doskonałym teologiem i jeśli czytasz Łukasza, daje nam 6 punktów odniesienia w historii, mówi nam o Poncjuszu Piłacie, mówi nam o Tyberiuszu Cezarze, mówi nam w którym roku, mówi nam kto rządzi Filipem i Trichonitisem i mówi nam wszystkie te historyczne punkty, a następnie mówi nam, że Jezus jest w wieku 30 lat, ponieważ był wystarczająco stary, aby zostać ochrzczonym. To wszystko jest w tym jednym rozdziale, rozdziale 3 Łukasza. Jest to jedna z najlepiej ustalonych i udokumentowanych dat w historii. Nie musisz być zdezorientowany. 27 rok na Był to jedyny czas w historii, kiedy ci arcykapłani, ich życie pokrywało się z Tyberiuszem, Cezarem, Poncjuszem, Piłatem, Herodem i wszystkimi tymi wydarzeniami, które miały miejsce. Wszystkie gwiazdy po prostu przecinały się 27 lat temu, dokładnie wtedy, kiedy prorok Daniel powiedział: jeśli przejdziesz 483 lata po 47 dekrecie, Najświętszy jest namaszczony. Wiesz, co to znaczy? Nie tylko wiedzieli, kiedy rozpocznie swoją służbę, ale gdybyś wiedział, że nie może rozpocząć swojej służby, dopóki nie osiągnie wieku wystarczającego do pełnienia funkcji kapłana lub rabina, czyli w wieku 30 lat, mógłbyś odliczyć 30 lat wstecz i dowiedzieć się, kiedy się urodzi. Dlatego pasterze go szukali. Dlatego Simon w świątyni mówi, że Bóg pokazał mi, że nie umrę, dopóki nie zobaczę zbawienia Bożego, kiedy Józef i Maria przynieśli dziecko do świątyni. Wszystko wydarzyło się w samą porę, więc myślę, że zaczynamy tutaj łamać kod chrztu Jezusa, ale potem mamy jeszcze jeden tydzień, który jest dodany, ponieważ nadal mamy w sumie 490 lat. Co się wtedy stanie? Spójrz, jest tu napisane, że Jezus został ochrzczony. I masz jeszcze jeden tydzień. Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Królestwa. Jak Jezus zaczął głosić, że czas się wypełnił i Królestwo Boże jest na wyciągnięcie ręki, jaki czas się wypełnił? Chrystus zaczyna głosić, że czas się wypełnił, czyli czas proroctwa Daniela o Mesjaszu rozpoczynającym swoją służbę. Chrystus mówił o tym proroctwie. Jezus odnosił się do proroka Daniela w swoim nauczaniu. Królestwo Niebieskie jest bliskie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię numer 9, co miało nastąpić później w proroctwie. Proroctwo mówiło, że w połowie tego ostatniego tygodnia, zanim dojdziemy do 34 roku na erę, w połowie drogi między siódemką jest co? 3,5. Prouder. Jak długo Jezus głosił? 3,5 roku. 3,5 roku po tym, jak głosił, spowodował zaprzestanie składania ofiar. Mówi, że po 62 tygodniach i 7 tygodniach, które są 69 tygodniami, Mesjasz zostanie odcięty, ale nie dla siebie. Potwierdza przymierze z wieloma na jeden tydzień, teraz jak to działa, on jest odcięty w środku tygodnia, ale potwierdza przymierze z wieloma na jeden tydzień, przyjaciele. Muszę wam coś powiedzieć tutaj, słuchajcie uważnie. Wśród chrześcijan istnieje wielka rozbieżność co do tego, co ten werset oznacza. Dobrzy chrześcijanie, ale musicie to zrozumieć. Jest wielu ewangelików, którzy uważają, że tym, który potwierdza przymierze, jest antychryst. A mówimy, nie ma przykładu antychrysta zawierającego przymierze z kimkolwiek. To Chrystus zawarł przymierze ze swoim ludem. A w środku tego ostatniego tygodnia odciął się. Więc musimy to dobrze zrozumieć. Czy możesz zobaczyć, jak długo możesz na tym pozostać? Uważają, że antychryst przyjdzie i odbudują tę fizyczną świątynię, a w połowie 3,5 roku później wszystkie te rzeczy się wydarzą. Cały ten scenariusz bardzo różni się od tego, w co wierzyli protestanci. Po 69 tygodniach powoduje, że ofiara ustaje. Dlaczego? Ponieważ umiera. Czy dałem ci ostatnią odpowiedź w środku tygodnia? Kładzie kres ofierze 3,5 roku po tym, jak Jezus głosi. Czy zdajesz sobie sprawę, że kiedy Jezus po raz pierwszy zaczął głosić, nie powiedział swoim uczniom, aby szli na cały świat? Nie, nie. A, rzeczywistości przyszli do Niego poganie. Powiedział, że przykro mi, jesteśmy posłani do zagubionych owiec z domu Izraela, ponieważ Daniel powiedział, że wciąż są. Jest jeszcze 7 lat dla narodu żydowskiego. Będziemy dzielić się Ewangelią wyłącznie z nimi, aby byli przygotowani do głoszenia jej wszystkim, dlaczego Jezus wybrał 12 żydowskich apostołów. A to znaczy, czy nie mógł wybrać kilku pogan i wrzucić ich do środka, to nie był jeszcze czas? Prouder mówi, że to oni mają głosić Mesjasza, nasienie Abrahama. A więc Chrystus umiera na krzyżu dokładnie 3,5 roku później, w środku tego ostatniego tygodnia. O, nasza Pascha jest ofiarą za nas. Ale uczniowie nie poszli natychmiast do Żydów. Jezus powiedział: czekajcie w Jerozolimie, aż otrzymacie Ducha Świętego. Otrzymacie moc z wysoka i nie chcę, abyście jeszcze szli drogą pogan. Chcę, abyście głosili zagubionym owcom z domu izraelskiego. Oni otrzymają to pierwsi. Czy Paweł nie mówi najpierw do Żydów, a potem do pogan? Dlaczego? Ponieważ potrzebowali mniej pracy, mieli już zaplecze, mieli Pisma Święte, czekali na Mesjasza i byli całkiem dobrymi kaznodziejami. Jeśli mogę tak powiedzieć. Ja tylko w połowie Żydzi, przepraszam. A więc minęło 3,5 roku. Niektórzy ludzie biorą te ostatnie 3,5 roku lub ten ostatni tydzień i odcinają go od 490 lat, unoszą go blisko końca czasu i mówią o 7 latach ucisku. Ilu z was słyszało o 7 latach ucisku? Pokaż mi w Biblii, gdzie jest napisane o 7 latach ucisku. Mogą to zrozumieć, ponieważ było 7 dni, kiedy Noe był w arce, a życie toczyło się na zewnątrz i nie wiem, skąd to biorą, ale nie ma stwierdzenia, które mówi o 7 latach ucisku. Biorą ten ostatni tydzień z proroctwa Daniela, odrywają go i unoszą i mówią, że nie wiemy, kiedy to się znowu zacznie, ale nie ma w Biblii przykładu oddzielenia proroctwa czasowego w ten sposób i umieszczenia tego ostatniego tygodnia tam, gdzie chcesz. To wszystko jedno proroctwo razem, przyjaciele, amen. W porządku, posłuchaj, co tu jest napisane? Jezus powiedział swoim uczniom, aby skupili się na głoszeniu najpierw na jakiej grupie. Powiedział: nie idźcie drogą pogan, ale idźcie raczej do zagubionych owiec z domu Izraela. Przez następne 3,5 roku głosili wyłącznie Żydom, aż do czasu, gdy Paweł, przepraszam, Piotr, miał wizję w 34 roku Nenerę na dachu, modląc się, aby teraz poszedł do pogan. Kiedy to się stało? 70 tygodni jest wyznaczonych dla Twojego ludu, dla świętego miasta, aby dokończyć przestępstwa, aby położyć kres grzechom. Zauważmy teraz, jak Jezus mógł umrzeć i wstąpić do nieba. Dlaczego jest powiedziane, że potwierdzi przymierze z wieloma przez 1 tydzień? Posłuchaj tego, jeśli to zrozumiesz, to ma sens. Co zrobimy z tymi ostatnimi 3,5 latami? Hebrajczyków, rozdział 2, werset 3 jest Twoją odpowiedzią. Jak mamy uciec, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które na początku przez pierwsze 3,5 roku zaczęło być wypowiadane osobiście przez Pana i zostało potwierdzone tym samym słowem, co Daniel, przez tych, którzy go słyszeli? Jezus powiedział: jak Ojciec posłał mnie do apostołów, mówi: nie, ja was posyłam. Poszedłem i potwierdziłem przymierze na 3,5 roku, umarłem na krzyżu, zasłona w świątyni została rozerwana, sprawiłem, że ofiara ustała, jestem teraz barankiem Bożym, ale musisz potwierdzić przymierze jeszcze przez 3,5 roku, co wydarzyło się dokładnie 3,5 roku później. Stephen jest kamieniem, przeczytaj Akty, rozdział 7. Stephen, który był pierwszym męczennikiem, głosił przed żydowskim sądem najwyższym: przywódcy narodu Jezus, by ich uratował. Powiedział, że daje wam więcej czasu. Wygłosił potężny apel, powiedział: widzę niebiosa otwarte, widzę Chrystusa. On jest Mesjaszem i wiesz, co zrobili. Zatkali uszy, co to znaczy, jeśli sędzia zatyka uszy. I zgrzytali zębami, zabrali go poza miasto, tak jak zabrali Jezusa poza miasto 3,5 roku wcześniej. A stracili go bez procesu sądowego. A ubranie zostało złożone u stóp Saula, tak jak ubranie zostało złożone u stóp Chrystusa. I Stephen powiedział: Ojcze, przebacz im, nie obciążaj ich tym grzechem, tak jak Jezus powiedział: Ojcze, przebacz im, oni wiedzą, co czynią. To jest powtórzenie tego, co stało się przez Chrystusa, ale teraz dzieje się to przez apostoła. To jest 34 rok naszej ery i wiesz, kto oglądał tę egzekucję? Paweł. A i to mówi Wielkie Czyny, rozdział 8. Wielkie prześladowanie powstało wtedy w Jerozolimie i Żydzi byli rozproszeni wszędzie, głosząc. W następnym rozdziale Paweł nawraca się i zostaje apostołem pogan 34 lata Nenere. Ewangelia eksploduje wśród pogan dzięki Piotrowi i Pawłowi. 3,5 roku. Jezus potwierdza, 3,5 roku apostołowie potwierdzają Żydom. Stefan zostaje stracony, Żydzi jako naród odrzucili Ewangelię i dlatego Jezus powiedział: biada wam. Świątynia zostanie zniszczona, książę nadchodzi, on idzie. obrzydliwość spustoszenia ma się wydarzyć. Nawiasem mówiąc, dzieje się to również w przyszłości numer 11. Kto jest narodem wybranym przez Boga? 1 Piotra 2, werset 9, po 34 roku na Królestwo Boże, jak powiedział Jezus, zostanie wam zabrane i dane narodowi przynoszącemu jego owoce, czy Żydzi nadal mogą być częścią tego wybranego narodu? Tak, ale czy poganie mogą być częścią tego wybranego narodu? My, Żydzi i poganie, jesteśmy wszczepieni w to samo drzewo, a Jezus jest jedynym Mesjaszem dla Żydów i dla pogan. Nie ma innego wyboru, przyjaciele, amen. A jest tylko jedno imię nadane między ludźmi, przez które musimy być zbawieni. On nie jest Żydem, który był jednym na zewnątrz, ale jest Żydem, który wygrał co? Wewnętrznie. Liczba 12. Według anioła, który rozmawiał z Danielem, jakie ostateczne wydarzenie rozpocznie koniec 2300 lat. Teraz wszyscy rozumieją, że omówiliśmy 490 lat proroctwa. Sięga 34 roku na TR. Mesjasz został przedstawiony. W dniu Pięćdziesiątnicy Żydzi ogłosili światu Mesjasza, a następnie podczas ukrzyżowania lub prześladowań ogłosili światu Mesjasza. Co będzie dalej? Przechodzimy teraz do 8 rozdziału Księgi Daniela. A powiedział, że sanktuarium zostanie oczyszczone, nadal jesteś ze mną, bo w porządku. Powiedział mi, że przez 2300 dni sanktuarium będzie oczyszczone z czego? Chrystus, nasz arcykapłan, grzechy każdego, kto kiedykolwiek zgrzeszył. On niesie nasze grzechy, jest nosicielem grzechów, jest w świątyni niebieskiej jako nasz arcykapłan. Amen. I ma sanktuarium na ziemi. Ty jesteś jego sanktuarium. Amen. W porządku, mamy 490 lat lub 70 tygodni, które się zakończyły. Pozostał proroczy czas, jeśli przejdziesz od 34 roku na erę i dodasz pozostałe 1810 lat, kiedy to nastąpi. 1844. Pastorze Doug, nie przypominam sobie, żebym słyszał o tym w historii, co się dzieje w 1844 roku. W rzeczywistości był to bardzo kluczowy czas w historii z jednego powodu. Na całym świecie nastąpiło wielkie przebudzenie. Wielu ludzi myślało, kiedy studiowali proroctwa Daniela, że Jezus przyjdzie. Podam ci mały, zdumiewający fakt. Prawdopodobnie nie wiesz, ilu słyszało o religii Baha'i. Religię Baha'i. Bahaici również otworzyli proroctwo Daniela, studiowali to samo proroctwo, powiedzieli, że wiesz, że przychodzi do 1844. Używają tej samej daty. Interesujące, ponieważ jest to jedyna data, do której dochodzi. I czy chciałbyś wiedzieć, kiedy narodził się komunizm? Się narodził. Karol Marx napisał swój manifest w 1844. A ateizm zaczął rozprzestrzeniać się na całym świecie. Podam kilka krótkich, niesamowitych faktów. Kto chce wiedzieć, jaka była pierwsza wiadomość e-mail? Pierwszą wiadomość e-mail wysłał Robert Morse, który wynalazł alfabet Morsa, a pierwsza wiadomość pochodziła z Biblii. Co Bóg stworzył? To była pierwsza wiadomość. Wiesz, kiedy to zrobił? 1844. Ewolucja jest rozpowszechniona na całym świecie. Skąd się wzięła? Carol Darwin. Wiesz, kiedy poznał swoją teorię podczas wyprawy HMS Beagle? Zgadnij, jaka data? 1844. Biblia Codex Sinaiticus odkryta w klasztorze świętej Katarzyny. 1844. Uchwalenie edyktu tolerancyjnego zezwalającego Żydom na powrót i osiedlenie się w ziemi obiecanej. 1844. Narodziny ewolucji, narodziny ateizmu. Wszystkie te rzeczy mają miejsce. Rewolucja przemysłowa. Frederick Nietzsche mówi, że Bóg umarł. Joseph Smith, założyciel kościoła mormonów, który moim zdaniem jest podróbką chrześcijaństwa, i nie chcę być niemiły, ale tak właśnie uważam, umiera w 1844. Brigham Young idzie, udaje się do Utah. Chodzi mi o to, że jest to kluczowy rok, w którym jest 7 wieków Kościoła. Zaczyna się od Efezu, pierwszego wieku Kościoła, a potem masz Samarnę i przechodząc przez różne wieki Kościoła, dochodzisz do ostatniego wieku Kościoła, który nazywa się co? Laodycea oznacza osądzanie ludzi. Chrystus jest naszym najwyższym kapłanem. Ostateczny sąd przed Jego przyjściem. Zaczyna się dzień pojednania, był czasem sądu. Chrystus służył jako nasz arcykapłan w niebie od swojego wniebowstąpienia w 1844 roku. W sanktuarium znajdują się 2 apartamenty, w których wszedł w swoją ostatnią fazę. Rozpoczął się sąd według ksiąg, które są napisane, więc liczba 13. Kiedy Jezus wstąpił do nieba, gdzie kontynuował swoją służbę dla nas? Widząc więc, że mamy wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno naszego wyznania. Chrystus przyszedł, Hebrajczyków 9:11. Chrystus przyszedł jako arcykapłan dobrych rzeczy, które mają nadejść z większym i doskonalszym co? Przybytek nieuczyniony rękami człowieka, który nie jest z tego stworzenia, on jest w niebiańskiej świątyni. Przyjaciele, jest naszym arcykapłanem. Amen. Kiedy płakał, umarł na krzyżu, cel ziemskiej świątyni się skończył, nie zostanie odbudowany. Numer 14. Czy Bóg nadal ma świątynię na ziemi? Co mówi Efezjan do 19? Domostwa Boże zostały zbudowane na fundamencie apostołów i proroków, a głównym kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, u którym cała budowla odpowiednio ujęta rośnie w co? Święta świątynia w Panu, w którym jesteście budowani razem na mieszkanie Boga. W porządku, spójrzmy na nasz wykres. Umieścimy nasz wykres na ekranie tutaj, a także będziemy mieli trójwymiarową wersję wykresu tutaj i zamierzam przejść przez to bardzo szybko. Pozwól mi zobaczyć, że masz to tutaj, gdzie mogę to wszystko zobaczyć, więc tutaj mamy początek, kiedy 4:57. Masz pierwsze 490 lat, które sięgają chrztu Jezusa, który ma miejsce, gdy 27 lat naszej ery. Jest to czas dla narodu żydowskiego. Przez następne 3,5 roku Chrystus osobiście potwierdza przymierze, a następnie sprawia, że ofiara ustaje, umiera na krzyżu, ale powiedział, że nie idź do pogan, ale idź do zagubionych owiec. Przez następne 3,5 roku uczeń jest wstępem do Ewangelii głoszonej przez apostołów Żydom. Ale oni odrzucają. Sąd Najwyższy odrzuca przesłanie Stephena. I ich czas został odcięty jako narodu. Teraz Ewangelia jest rozproszona wszędzie, ale wciąż mamy czas na oczyszczenie sanktuarium. Kościół Boży zostanie rzucony na ziemię. Prawda zostanie rzucona na ziemię teraz. Jeśli pójdziesz ten pozostały okres czasu, 1810 lat, przepraszam, 483 lata, nie mylę się, 1810 lat, dochodzisz do czasu. I 1844, czy wiesz, co jeszcze wydarzyło się w 1844 wraz z Karl Marx i Charles Darwin i wszystkie te rzeczy, które dzieją się w tym roku. Ostatnia faza Kościoła, Bóg rozpoczął ruch, w którym chrześcijanie odłożyli na bok swoje różnice i powiedzieli, dlaczego Kościół chrześcijański jest tak podzielony. Bóg powiedział, że wszyscy ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami po waszej miłości do siebie nawzajem. Czy wiesz, że Jezus powiedział, że mam inne owce, które nie są z tej owczarni, muszę je również wezwać, a będzie ich ile? Jedna owczarnia, wiesz, kiedy Jezus przyjdzie, będziesz miał dwie grupy. Znamię bestii i pieczęć Boga nie przegap szabatowego poranka, studiujemy to. Znamię bestii i pieczęć Boga, co się wydarzy przed przyjściem Jezusa, nastąpi wstrząs w chrześcijaństwie i nastąpi przebudzenie, a lud Boży powróci do Słowa Bożego, a sanktuarium zostanie oczyszczone z fałszywych nauk ciemnych wieków, który rozpoczął się w 1844 roku. Bóg zapoczątkował ruch, który jest obecnie najszybciej rozwijającym się kościołem protestanckim na świecie i nazywa się Przyjaciółmi Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i rozprzestrzenia się na całym świecie, ponieważ wzywa ludzi, którzy kochają Biblię, z powrotem do Biblii, nawet jeśli nie jest to popularne. Jezus nigdy nie powiedział, że to będzie popularne. Nie powiedział, że prawda was wyzwoli. To proroctwo ma to wszystko nakreślone, że teraz oczyszcza świątynię w niebie, nie skończył. Kiedy skończy, a Michał wstanie, nadejdzie czas ucisku, jakiego nigdy nie było. I chwała Bogu, że nie skończył oczyszczać na ziemi. Amen. Albo ty i ja będziemy mieli kłopoty. Ale pewnego dnia pralnia zostanie zamknięta. Musimy teraz skorzystać z krwi Chrystusa, przyjaciele. Czy możecie powiedzieć amen? 1844, kiedy Jezus, nasz arcykapłan, zaczął oczyszczać niebiańską świątynię, rozpoczęło się przebudzenie, fenomenalny ruch. Ludzie wszędzie zaczęli się nawracać. Chrystus przychodzi po Kościół, który jest zwrócony do doktryn, które kiedyś zostały przekazane świętym. Oni będą przestrzegać 9 przykazań lub 8 przykazań. Nie dostaniesz 20% lub 10% zniżki. Czy możesz powiedzieć amen? Diabeł będzie zły na Kościół, który przestrzega przykazań Bożych i ma wiarę Jezusa. Numer 15. Jaki wyjątkowy aspekt swojej odkupieńczej służby Jezus rozpoczął dla swojego Kościoła w 1844 roku? Nadszedł czas, że sąd musi się rozpocząć, gdzie w domu Bożym imiona tych, którzy twierdzili, że są chrześcijanami, zostaną sprawdzone, zanim zostaną wpuszczeni do domu Bożego. I aniołowie chcą się upewnić, że zanim wrócimy, nie spowodujemy kłopotów, które spowodował Lucyfer. Amen. Trwa sąd. Czy nie wiesz, że Salomon mówi, że Bóg przyniesie każde dzieło na sąd z każdą tajną rzeczą? Przyjaciele, chcę, aby moje grzechy były pod krwią. Nie chcę, abyś wiedział o moich tajnych rzeczach. Czy możesz powiedzieć amen? Więc muszę przyspieszyć do końca. Jest tu dla ciebie dobra wiadomość. Jezus jest naszym arcykapłanem w niebie. Nie musimy się bać Jego sądu ostatecznego. Wiesz dlaczego? Jest napisane, że sąd jest usadowiony. Numer 16. Naszą wielką nadzieją jest to, że Jezus jest naszym adwokatem. Czy możesz powiedzieć amen? 1 Sean 2:1. On jest naszym sędzią. On jest naszym wiernym i prawdziwym świadkiem, jeśli idziesz do sądu i masz najlepszego obrońcę. On jest twoim sędzią, on jest twoim przyjacielem, on jest twoją rodziną i on jest twoim świadkiem. Jesteś w dobrej formie, amen. Nie musisz się bać sądu. Jeśli boisz się Boga, nie będziesz bał się niczego innego. Jeśli nie boisz się Boga, będziesz bał się wszystkiego innego. Ilu chce dziś oddać swoje serca Chrystusowi? Przyjaciele, bądźcie częścią Jego ludu, amen. Niech Bóg was błogosławi. Chcę, abyście modlili się ze swoimi grupami, gdy będziemy schodzić z anteny. Będę modlił się tutaj na Manhattanie z naszą lokalną grupą i nie przegapcie naszego następnego studium jutro rano. Będziemy mówić o jutrzejszej nocy Babilon i USA. Nie przegapcie tego jutro wieczorem. Amen.